Opuchnięte dlonie Karola III niepokoje, co choruje król. Opuchnięte dlonie króla Karola III od dawna budza zaniepokojenie wśród internautów. Zgodnie z informacjami portalu Express, najpopularniejsze hasła wpisywane w brytyjskich wyszukiwarkach to kielbasiane palce oraz palce króla Karola. Objaw ten może być symptomem zatorów płucnych, ale tylko w przypadku, gdy towarzysza mu duszności. Lekarz brytyjskiej służby zdrowia dr Gareth Enigreka zabrał głos w tej sprawie. Lekarz uspokoił poddanych Karola, informując, że opuchnięte dlonie monarchy mogą być wynikiem tendencji do gromadzenia się płynu w organizmie. Taka tendencja wzrasta wraz z wiekiem i jest to zupełnie normalny proces. Mogą być również objawem zapalenia stawów. Byłoby to poważniejsze schorzenie, które może powodować ból, obrzęk i sztywność palców. Ale nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia. Królowa Elżbieta II, tuż przed swoją śmiercią, również zwróciła uwagę internautów silnymi dłońmi. Chociaż nie wiadomo, czy było to objawem choroby, królowa rzeczywiście zmarła krótko po tym. Nic dziwnego, że Brytyjczycy z uwagą obserwują palce króla Karola II. Na starych zdjęciach monarcha widać, że jego dłonie wyglądają tak już od pewnego czasu. Wytłumaczenie dr Nea jest więc prawdopodobnie zgodne z rzeczywistością. Na razie nie ma więc powodów do niepokoju.